Dzień dobry, witam na kanale sklepu internetowego www.skleptechniczny.pl. Dzisiaj mam dla Was pianownicę akumulatorową ze zbiornikiem o pojemności 1,8 litra. I w sumie mógłbym teraz tutaj siedzieć i o niej opowiadać, ale wydaje mi się, że lepiej będzie, jeżeli przejdziemy się i pokażę Wam, jak działa w realu. Tak więc zapraszam za mną. Zaczniemy od przygotowania pianownicy do pracy. Wcześniej już ją naładowałem. W zestawie są dwa kable do ładowania rękojeści i podstawy. W podstawie jest kompresor, który będzie tłoczył powietrze. Rękojeść jest odpowiedzialna za sterowanie. Mam już przygotowaną mieszankę piany aktywnej z wodą. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu rozcieńczenia. Wszystko zależy od użytej chemii. Chemie różnych producentów mogą się różnić jakością generowanej piany. Ja użyłem K2 Active Foam. W tym momencie trzeba pamiętać, że jeżeli pracujemy urządzeniem jako pianownicą, bo możemy również jako opryskiwaczem, to na wężyku zasysającym chemię do poprawnej pracy musi być założona taka czarna końcówka. Skoro mam już wszystko gotowe, pozostaje mi tylko skręcić pianownicę i zacząć pracę. Do włączenia pianownicy trzeba przytrzymać przycisk na dole zbiornika. Kompresor uruchomi się i będzie pracował, aż dobije do maksymalnego ciśnienia. Żeby pianownica działała, musi być cały czas ciśnięty spust. Na szczęście nie trzeba go bez przerwy przytrzymywać ręką. Posiada wygodną blokadę, utrzymującą go w pozycji wciśniętej, co będzie przydatne przy dłuższych pracach. Taka pianownica będzie idealna do użycia przy wielu elementach samochodu. Jeżeli będziecie chcieli nałożyć chemię bezpośrednio na reflektory, felgi, chromy czy dywaniki, nada się do tego perfekcyjnie. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że można jej użyć wewnątrz, na przykład przy nakładaniu chemii przy drzwiach. Myjką ciśnieniową prawdopodobnie zalalibyśmy całe auto, a do pianownic pneumatycznych trzeba wyciągać cały kompresor. Tutaj mamy małe urządzenie, którym można dostać się w większość miejsc. Akumulator starcza nawet na 60 minut pracy. To wystarczająco długi czas, aby nałożyć chemię na każdy element, który wymyśliliśmy sobie wyczyścić. Oczywiście użycie pianownicy nie jest ograniczone tylko do mycia samochodu. Przyda się w kuchni czy łazience, wszędzie tam, gdzie dobrze jest nałożyć chemię na czyszczoną powierzchnię i dać jej na chwilę poleżeć, żeby zdążyła zareagować z brudem. Po skończonej pracy trzeba pamiętać o tym, żeby wyłączyć kompresor, zlać resztę chemii do jakiegoś zewnętrznego pojemnika i wypłukać zbiornik. Najlepiej po wypłukaniu podpiąć zbiornik z wodą z powrotem pod pianownicę i włączyć urządzenie tak, żeby wypłukać resztki chemii z wężyka i dyszy. Jako ciekawostka, po zmianie dyszy sprzęt może pracować jako opryskiwacz. Końcówka dostępna w zestawie ma możliwość regulacji i umożliwia delikatne zraszanie. Będzie to przydatne m.in. do nawilżania roślin. Strumień wody nie jest duży, więc nie nada się do np. opłukania auta z piany. Przy pracy z dyszą opryskującą z wężyka zasysającego trzeba ściągnąć czarną końcówkę, o której mówiłem wcześniej. Pianownica jest dostępna na naszym sklepie internetowym www.skleptechniczny.pl. W opisie filmu znajdziecie bezpośredni link do produktu. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube, gdzie prezentujemy nasze najciekawsze produkty.